ta okoliczność, że dzieci w szkołach nie funkcjonowały w systemie stacjonarnym, pozwoliła wykonawcy, oczywiście za naszą zgodą i wiedzą, pracę przyspieszyć. Miast wakacji wykorzystaliśmy ten czas nieobecności dzieci w szkołach i te prace, które wymagały większego jakby ryzyka, związane chociażby z postawieniem rusztowań, wyłączeniem z obiegu normalnie klas lekcyjnych czy ewentualnie korytarzy, dały możliwość szybszego rozwinięcia się w firmie i prace już właściwie zostały ukończone. Dziś mamy odbiór szkoły, rozbudowy czy termomodernizacji, właściwie głębokiej termomodernizacji szkoły, budynku szkoły podstawowej w Dołze. Budynku, który już jest nie po raz pierwszy przebudowywany, to już jest bodaj pewnie trzecie podejście, pierwsze lata 90. czy przystosowanie tego obiektu dawnej łuszczarni Szyszek Nadleśnictwa z okresu międzywojnia dla potrzeby szkoły podstawowej, później adaptacja dla potrzeb gimnazjum, no i chwila obecna znów szkoła podstawowa za ponad 1 200 000 zł ze wsparciem z funduszy europejskich w kwocie prawie 80% dofinansowania do całości projektu. Poszerzona o część robót dodatkowych, oczywiście jak zwykle nieprzewidzianych w kosztorysie głównym, które wynikły z racji chociażby tego, że no budynek jest jakby nie patrzeć leciwy i podczas remontów zaplanowanych wcześniej pojawiły się dodatkowe prace, też wskazane i oczekiwane przez dyrekcję szkoły, przez pana dyrektora, którego chciałbym tu bardzo mocno przy tej okazji skomplementować. Dyrektor bardzo prężny, bardzo ambitny, no i dzięki jego determinacji, pracy i zaangażowaniu również tutaj cieszymy się z nowo wyremontowanego obiektu. Mam nadzieję, że równie mocno będą cieszyć się dzieci, uczniowie, które do szkoły, mam nadzieję, we wrześniu, z dniem 1 września wrócą. Przede wszystkim to jest dla nas, jako dla szkoły, skok milowy. Po tej inwestycji, po termomodernizacji, z czystym sumieniem możemy powiedzieć, że mamy całkowicie nowy budynek. I to nie tylko z zewnątrz, ale również w środku. Dzięki uprzejmości pana wójta oraz rady gminy Drelów udało się doprowadzić do zwieńczenia długo wyczekiwanego projektu w postaci termomodernizacji. Cieszę się, że udało się to zrobić całościowo, że nie trzeba było dzielić tego na elementy. A efekty można obserwować przejeżdżając. Udało nam się przeprowadzić głęboką termomodernizację. Począwszy od wymiany instalacji elektrycznej, przez instalację grzewczą, z piecem łącznie, przez docieplenie, wymianę okien, tynki w środku, pochowaliśmy całą instalację do środka w tynki, sala gimnastyczna, nowe pomieszczenia, pomieszczenie dla osób niepełnosprawnych, czego do tej pory nie mieliśmy, a udało się to zrealizować. A więc zlikwidowaliśmy kolejną barierę architektoniczną. 1 200 000, ogromne pieniądze. Myślę, że to jest inwestycja na miarę wielu, wielu, wielu lat. I dzięki tej inwestycji nasza szkoła przez kolejnych wiele lat będzie mogła być przyjazna dla środowiska, dla społeczności uczestniczącej w życiu szkoły. Doba pandemii, w dobie powiedzmy tych wszystkich obostrzeń, przyznam się szczerze, że no my pracujemy przez cały czas. Nie było jednego dnia, abyśmy nie pracowali. Z racji zawieszenia zajęć przyspieszyliśmy prace remontowe. Jeżeli chodzi o funkcjonowanie, na dzień dzisiejszy funkcjonują oddziały przedszkolne, 3-4-latki, 5-6-latki, a więc umożliwiamy pozostawienie i zapewniamy opiekę i wychowanie dla tychże właśnie grup dzieci. Również organizujemy konsultacje dla uczniów klas od 4-8, przygotowującą do egzaminów, które już niebawem, bo w dniu jutrzejszym we wtorek się zaczynają dla ósmoklasistów. A skończywszy na uczniach klasy właśnie, tak jak powiedziałem, 4-7, gdzie uczniowie przychodząc, a korzystają z tych konsultacji, mogą poprawić oceny, uzupełnić wiedzę, ewentualnie uzyskać odpowiedzi, mam nadzieję, na nurtujące pytania.